Ciur. Pochyły przedni teraz. Ważna rzecz to jest to, co wczoraj robiliśmy. Czyli pierwsza rzecz w szukaniu mięśnia pochyłego przedniego, to jest szukamy krawędź mosa. Czyli głowa do góry. I ważna rzecz, zachęcam sobie ćwiczyć, szkolić się w tym, żeby to nie było tylko krawędź głowy mostkowej, tylko jeszcze krawędź głowy obojczykowej. Nie? To jest krawędź, to jest pierwsza z krawędzi. Inna z krawędzi to jest obojczyk, czyli górna krawędź obojczyka. Jeszcze inna z krawędzi, to teraz jest, jakbyś mogła teraz dać bark do góry. Nie, nie, w moją stronę, tu góra anatomicznie w sensie, w kierunku ucha, pach i tu głowę do boku jeszcze, nie, w drugą stronę, nie, dobrze było, bardzo dobrze było i teraz w moją stronę głowy, o, hop, teraz mógł poprosić tylko o przytrzymanie tu głowy, asystent od głowy, okej, okay. Bo tu jest krawędź czworobocznego grzbietu, nie, kojarzymy, czworoboczny przyczepia się do obojczyka z przedniej strony. To nie jest mięsień, który właśnie biegnie stąd dotąd. To jest też ważne jakby w kontekście szukania go włókien. Nie jest niektórym z boku tu biegnie, tylko biegnie z tyłu naprzód. I teraz to, co jest tu narysowane, to jest trójkąt boczny szyi. I to jest zabawne, że mało kto ma trójkąt. Widzimy trójkąt? Trójkąt jest kiedy? W neterze. W neterze jest trójkąt. Dlatego to, co mówiłem wczoraj, w neterze krawędź czworobocznego styka się z mostem. To trójkąt boczny szyi jest w teorii anatomicznej. Nie? Rzadko spotykane, mi się wydaje, ja przynajmniej rzadko spotykam, albo tacy fizjoterapeuci i masażyści tacy są inni jacyś. Natomiast jakby generalnie to nie jest trójkąt, no ale anatomicznie to jest trójkąt. A inne trójkąty są w anatomii, inne w matematyce. I teraz w tym trójkącie będziemy szukali za chwilę, tu, będzie to widać, ja już go widzę. To jaki to jest mięsień? U niej obrys widać tego mięśnia. To, aż widać, nie? Bo widać cień, może niektórzy sobie myślą, że to jest urojenie, ale po prostu generalnie widać to, co ja teraz łapię. Dźwigacz. Zapamiętać, bo będziemy go dzisiaj ćwiczyć. Dźwigacz łopatki. I został taki trójkącik. Dźwigacz łopatki? Dźwigacz łopatki. No pewnie, że my tam gdzieś ciśniemy. Kto ciśnie, ten ciśnie. Ale dźwigacz łopatki biegnie od wyrostków poprzecznych tu, nie? Więc on jest nawet szerszy, bym powiedział. Tu jest jeszcze. Tu jest to. I dźwigacz łopatki. I pozostaje takie okieneczko. I w tym okieneczku będzie. Pochyły przedni z przodu. Pochyły środkowy z boku i pochyły tylny z tyłu. O. Ładne? No. Jeszcze pokolorować. I podpis. Nie, podpis. Tu pochyły przedni. Oczywiście to jest tylko schemat. Schemat dostępu do tych mięśni, bo to nie do końca jest odzwierciedlenie na szyi. Nie? Stąd ważna rzecz i u każdego będzie inaczej. To jest ważne. Mos u niektórych, pamiętamy, nie kończy się tutaj. Tylko tutaj. Więc pochyły przedni u wielu ludzi nie będzie w relacji tak u niej mos pochyły, tylko może być mos pochyły. To trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jakby za każdym razem pierwsza rzecz, to jest w tym trójkąciku i to jest jakby trudna okolica, wszyscy się boją, bo szyja, bo coś tam, bo TVN przyjedzie, bo kręgosłup złamiemy. No nie? No mamy takie obawy. Ja przynajmniej kiedyś miałem, zakładam, że część osób to też takie obawy ma. Najpierw znajdujemy krawędź mosa, czyli głowę do góry. I jak ktoś wsadzi rękę pod krawędź mosa, automatycznie, niezależnie jaki on jest szeroki. Nie? Czy on jest taki, ja tu wsadzę rękę, czy on jest wąziutki, ja tu wsadzę rękę do góry i luz, to ręka już jest na pochyłym przednim. Po prostu już. Nie? Oczywiście u niej trzeba ostrożniej, ma wąski mos, ja tu bardzo łatwo dojdę do tętnicy. Nie? U większości osób nie, raczej ciężko będzie. I automatycznie będzie widać, ja już jestem i tu będzie widać teraz pstykanie na pochyłym przednim. Pach. Widać? Widać. Od razu. I teraz to jest najlepszy sposób szukania, jak dla mnie najlepszy, sprawdzony, bo sprawdzony dlatego, że jak ja widzę, że student, który średnio ogarnia z trzeciego roku, średnie chęci, aspiracje i zdolności manualne, ja mu to pokazuję, on to jest w stanie zrobić, to znaczy, że to jest jeden z najlepszych metod. Są ludzie, którzy się uczą różnych rzeczy, jak się tam topografii, tu kładą palec, proszą o głębokie wdechy, nie wiem, różne kombinacje, nie wiem, tętnienia, tętnicy podobojczykowej szukają i to się robi trudne, to jest naprawdę niezawodna metoda, każdy się jest w stanie tego nauczyć. Nie? Więc jest wałeczek i teraz mięsień pochyły przedni różnie się przyczepia, ale od C2 do C5, C6 od wyrostków poprzecznych różnie. Są różnie, zależy jaki autor, jaka książka, ale do kilku segmentów się przyczepia i biegnie do guzka mięśnia pochyłego przedniego do pierwszego żebra. Więc teraz jakby skupiamy się na tym dobrze znowu, żeby znaleźć krawędź, to jest pierwsza rzecz, żeby znaleźć ten wałeczek, i on będzie w różnych miejscach, będzie różnych wielkości, to co mówiłem, to są jak jajko niespodzianka. Tu jest może być większy, a ten dalej będzie mniejszy, albo odwrotnie, albo będą podobnych wielkości.
odległość pomiędzy przednim a środkowym czasami może być duża i tak u niej, ja jestem palcem teraz pomiędzy przednim a środkowym, to czuć taki dołeczek wręcz widać, a u niektórych będzie tak, że to jest tak ciasno, że pomiędzy przednim a środkowym nie ma za bardzo. A u kogoś, szczęście jak to będą wysokie, szczupłe osoby, może być wręcz tak, że ręka będzie wpadać pomiędzy mięśnie przedni i środkowy. No bo są ludzie właśnie, którzy mają taką szyję, taką szeroką, a są ludzie właśnie, którzy mają długą, chudą. Ja dlatego ja chciałem teraz, żeby była dłuższa, chudsza szyja, bo będzie widać, no widać u niej te przerwy. Nie, że jest wałeczek, ja mogę jeszcze wejść, chociaż tam nie wchodzimy. I teraz, żeby nie było tylko tak, że o, mam pochyły, cisnę, tylko dla mnie jakby masaż poprzeczny ma wartość, tak wiem, że edukacyjną też. Zarówno dla pacjenta, jak i dla terapeuty. Więc jedziemy od dołu, pstrykam sobie włókienkami, pstrykam, sprawdzam. Do ramienia leci. O, już leci do ramienia. A ty jeszcze nic nie zdążę robić, dobra. Lecę do góry, sprawdzam tkliwość. I wyżej, aż do wyrostków, i wyżej, bo naprawdę potrafi sięgać aż, nie wiem, ze trzy i tak dalej, nie? W środek łopatki. Dobra. I to jest niesamowite, to jest malutki mięsień, a jak dokuczliwy. U większości osób za chwilę tak będzie, że będziecie mieli tak, no boli ją, no boli, wyje, zwija się z bólu, boli ją i tak dalej. To będzie tak jak było z pośrodkowym małym, z naprężaczem, trzeba się wtopić, no nie, tego do końca nie ma, nie? Ale trzeba się wtopić, docisnąć pod odpowiednim kątem. Promieniuje. Tak, do łopatki. Do łopatki. Okay. Okay. Więc jakby od tego mięśnia zaczniemy, czyli od krawędzi mosa i od mięśnia pochyłego przedniego. I to jest mały mięsień, ale będzie sprawiał dużo kłopotów. De facto bym powiedział, że głupie jest je rozpatrywać znowu osobno, więc jakby mos zawsze trzeba rozpatrzeć, jakby znowu wysuwają w przód głowę, są pomocniczymi mięśniami oddechowymi. Pochyły przedni, jak jest problematyczny, to czemu środkowy miałby nie być? To jest praktycznie jeden, jakby ten sam mięsień. Bardzo fajna rzecz. 200 lat temu w polskiej anatomii się nazywały dźwigaczami żeber te mięśnie. To ma sens, a ich funkcją jest dźwiganie żeber. Czyli podciągają żebra, nie? Górne. Nie? No one jakby w dużej mierze to robią. To też fajna nazwa, tak historycznie troszeczkę do tego. I nie, to będzie w palpacji. W palpacji będzie takie wrażenie, tak teraz u niej mam takie wrażenie, że to jest taki palec. Nie? Natomiast tak w realu to nie jest palec. On biegnie od punktu, czyli tego guzka mięśnia pochyłego przedniego. I z tego tam, załóżmy tam, tu pod spodem jest punkt. On biegnie, właśnie, żeby pamiętać, do C5, do C4, do C3, tam nie wiem, do C6, zależy jaki, czasami do C2, zależy. Taki ma kształt. Nie, oczywiście teraz jest w zmniejszeniu. Czy to jest, może być tak, że ktoś tu znajdzie punkcik, czy tam znajdzie punkcik od wewnątrz, nie? Bo w palpacji jest taka zmyłka, w palpacji jest, o, taka rureczka, to człowiek myśli, a to taka rureczka i de facto jedzie tylko po jednym z włókien brzegowych, nie? Natomiast, i szczególnie jak ktoś ma większą szyję, to czuć, że to jest bardziej rozbudowany mięsień. Czyli że jestem teraz pomiędzy jednym jakimś segmentem, a drugim i tak dalej. Więc przeczesujemy i zachęcam, tak jak mówiłem, z tego kursu widzimy, będzie rzeczywiście matko, ile tego wszystkiego jest. Książkę sobie weźmiemy, od czegoś trzeba zacząć, no bo głupio teraz nie kontynuować przygody, nie? Z tymi punktami spustowymi. To tak jak chiropraktycy, czy migdałki, czy angina, czy kręgosłup, czy głowa, ciągle staw krzyżowo-biodrowy, to tu ma być czy ból barku, czy stożek uszkodzony, czy coś tam, czy krtań boli, jedziemy pochyłe i mos. Nie? Oczywiście przyginam, wiadomo o co chodzi, ale żeby sobie jakby doskonalić się w pochyłym i w mosie, bo to nie jest taka prosta rzecz i odpukać wielu ludzi jakby nie będzie w to wnikało, nie się tego uczyło.